Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus. Nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy go, dusił go mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swemu bratu. Na kanwie między innymi tego tekstu miałem jakiś czas temu polemikę z człowiekiem religijnym, ale inaczej zapatrującym się na sprawy zbawienia, nieba, piekła, ewentualnego czyśćca. Polemikę o tyle ciekawą, że SMS-ową, stąd to ograniczenie formy. Postaram się ją Państwu zaprezentować, ponieważ część tych myśli gdzieś szeroko krąży w naszym społeczeństwie. A więc mój SMS-owy polemista tak do mnie się odezwał. Gdzie jest napisane w Biblii o czyśćcu? To moje pytanie do niego. Ano jest napisane, i tu wymienia parametry, Mateusz 5, 23-26, Mateusz 18, 21-35, Łukasz 12, 43-48, Łukasz 12, 58-59. Kto ma uszy, ten zrozumie. Mateusz 5, 23-26. Brat to twój bliźni, przeciwnik to twój bliźni, któremu powinno się wybaczyć, a sędzia to Bóg, sługa to anioł Boga, więzienie to miejsce oddawania długu wobec Boga i bliźniego, a pieniądz to dług wobec Boga. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i zostałbyś wtrącony do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni pieniążek. No, w ten sposób mój polemista łatwo udowodnił, że czyściec istnieje i dużo na jego temat w Biblii jest napisane. Można tam znaleźć te właśnie informacje, które poda. No, ja króciutko odpowiedziałem na tego typu argumentację. W żadnym z tych tekstów nie ma mowy bezpośrednio o czyśćcu. To tylko luźne interpretacje. Odpowiedź była następująca. Właśnie, że jest napisane o czyśćcu. Dziwne, że nie możesz zrozumieć tych fragmentów.
Czyściec to więzienie, czyli miejsce oddawania długu wobec Boga i bliźnich, z którymi nie chcieliśmy się pogodzić w drodze, czyli w życiu ziemskim. Z tego więzienia wychodzi się wtedy, gdy odda się ostatni grosz, pieniążek. Mateusz 18:35. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Ja na to. Kolosan 2:13-14. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Na takie diktum mój SMS-owy polemista odparł. Kolosan 2:13-14 to prawda, bo kto wierzy w Jezusa, ten ma grzechy odpuszczone. Ale zapominasz, że Bóg prócz swego miłosierdzia jest też sprawiedliwy. Jeśli ci grzesznicy, mimo że Bóg im wybaczył grzechy, nie odpuścili swoim bliźnim, to muszą iść do więzienia, aż oddadzą ostatni grosz. Wtedy osiągną niebo, bo Bóg im wybaczył. Gdyby ludzie umieli tak przepraszać Boga, jak dobry łotr na krzyżu, to wszyscy bezpośrednio osiągnęliby niebo, ale niestety tak nie jest. Ja krótko na to. To właśnie jest nowe narodzenie, przyjście do Jezusa z wiarą dobrego łotra. Mój polemista. Zobacz, że król wybaczył swemu słudze i cały dług mu darował, czyli dał mu niebo bezpośrednio. Ale on nie wybaczył swemu bliźniemu i utracił to niebo, bo teraz, mimo wybaczenia, musi oddać cały swój dług. Wyraźnie Jezus mówi, że Ojciec Niebieski tak wam też uczyni. Jeśli ja i ty będziemy mieć wiarę dobrego łotra, to niebo Jezusa jest bezpośrednio nasze. Przypomnij sobie modlitwę Ojcze Nasz. Jezus mówi tam wyraźnie. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli warunkiem bezpośredniego nieba jest nasze wybaczenie względem naszych dłużników. No, odparłem następująco. To jest Ewangelia uczynków i własnej sprawiedliwości. List do Filipian, 3:8-9. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Mój przeciwnik w tej polemice tak zakończył naszą dyskusję. Ojciec nasz jest dobry i miłosierny, wybacza wszystko i wszystkim. Nawet gdyby nasze grzechy były czarne i lepkie jak smoła, to tak jak śnieg wybieleją, ale jest warunek. Należy mieć wiarę i być miłosiernym wobec naszych dłużników. Dziś odnalazłeś czyściec, czyli więzienie. Pamiętaj, czyń dobro i odpuszczaj swoim winowajcom, a niebo masz gwarantowane bez więzienia, czyli czyśćca. Amen. No, przestałem już toczyć tę polemikę, bo widać było, że przynajmniej za pomocą SMS-ów nie da się tutaj jakiegoś postępu w naszych wzajemnych przekonaniach uzyskać, ale podzielę się jeszcze na koniec dwoma wnioskami na podstawie tej polemiki. Po pierwsze, czytanie Biblii z założeniami wstępnymi niewielką przynosi korzyść. Jeśli ktoś otwiera księgę i chce tylko znaleźć w niej potwierdzenie swoich przekonań, które w jakiś tam sposób zdobył od ludzi, no to nawet czytając pewne teksty, które oczywiście im przeczą, człowiek w sposób jakiś taki, skorzystając ze swojego takiego sprytu, zawsze potrafi tak wykręcić kota ogonem, żeby wyszło, jak to się mówi, na nie jego.
Kiedy przychodzimy do Biblii, to jednym z takich podstawowych warunków jest postawa pokory. Boże, naucz mnie. Ja chcę wiedzieć, co Ty myślisz na dany temat, a nie chcę tylko znaleźć potwierdzenia swoich myśli. Oczywiście jest to bardzo trudna postawa, bo każdy z nas ma te założenia wstępne i oddzielenie się od nich w sposób doskonały jest niemożliwe, ale przynajmniej mówię o kierunku. Powinniśmy naprawdę pamiętać, że jesteśmy już w jakiś sposób zadrukowani przekonaniami religijnymi, których część jest fałszywa. I jeśli czytamy Biblię tylko jako taką czynność religijną, albo tylko jako właśnie szukając podpory dla swojego myślenia, to nigdy niczego ciekawego z niej się nie dowiemy. Drugi wniosek, pochopne wyciąganie wniosków bez podstawowej wiedzy kulturowej prowadzi na manowce. W tym konkretnym przypadku wystarczyło sprawdzić, co oznacza talent, bo tutaj ten człowiek był winien 10 tysięcy talentów. Talent, jeden talent to ponad 34 kg kruszcu, złota lub srebra. Dalej wystarczyło pomnożyć to przez 10 tysięcy, otrzymany wynik to 340 ton złota lub srebra. Dla porównania, rezerwa Polski w złocie to około 100 ton. A tu mamy 340 ton złota lub srebra. Rezerwa Polski w złocie tylko 100 ton. Mówienie więc, że dłużnik z przypowieści z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału ma szansę sam spłacić to przez odsiadkę w więzieniu, spłacić tak niebotyczną sumę, jest czystym nonsensem. Jeśli już coś symbolizuje więzienie w tej przypowieści, to z pewnością nie jest to jakieś przejściowe miejsce kaźni, czyściec, ale wieczne piekło. Trafi tam każdy, kto sam będzie musiał zapłacić za swoje grzechy. Jedynym ratunkiem jest zaufanie Jezusowi, który raz na zawsze złożył za nas wszystkich wystarczający okup, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety od 4-6. On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy i złożył samego siebie jako okup za wszystkich. W liście do Hebrajczyków, 7 rozdział, 24-27 wersetu czytamy. A ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie. Mowa tu jest o Jezusie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzech ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Można dodać, za mnie i za ciebie.